Hej kochani, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj jest sobota. Jest koło 8 rano. Pogoda jest tragiczna. W ogóle jak odsłoniłam dzisiaj zasłony, to nie wierzyłam, że aż tak źle jest. Zapowiadali prognozę, że pogoda się zesra na weekend. Oczywiście, przecież jak mogłoby być w weekend ładnie. No, ale tego się nie spodziewałam. I jest dosyć wcześnie, bo idziemy z sushi do pana doktora. Nic jej nie jest, idziemy na taki przegląd tak zwany. Ty wiesz, pamiętasz? Już dawno strasznie nie byłaś. Bo poprzednio była z moim tatą. A ze mną dawno nie była. Idziemy na uzupełnić. A, też wam pokazuję. Dobra, najpierw wam opowiem, co jestem ubrana. Więc mam na sobie rurki czarne, Air Maxy, trąbka czarnego. Tak wygląda. Link do trąbka zawsze macie, w ogóle do wszystkich bluz macie pod spodem. I założę ten cienki płaszczyk. Może nie jest jakoś strasznie zimno, ale wiecie, tak mży deszcz okropnie i jest paskudna pogoda. I nie mam makijażu na sobie. Bo nie będę się poprosić do weterynarza. O 8 rano w sobotę. O tak. Jeszcze zrobimy tak. O, i taki nasz outfit dzisiaj do pana doktora. Tak, suszek? Moje śliczne psy. Ty się już trzęsiesz, ty chyba wiesz. Ty chyba jednak wiesz, co to znaczy pan doktor. Wiesz czy nie wiesz? Idziemy do pana doktora. Idziemy. Chodź. Chodź, susinek, idziemy, bo się spóźnimy. Dobra. Spadamy. Sushi? Boisz się? Sushi? Dostaniesz 100 kabanosów, nie bój się. Zobaczcie, jak się trzęsie. Nie wygląda, jakby się bało. Poczekaj, nie głośno chwilę. Zobaczcie na to. Nie śmiej się. Wracamy już. Sushi, jak się czujesz? Sushi się boi, że ją jeszcze gdzieś Sushi wieziemy. Do fryzjera? Sushi do fryzjera? Chciałam, żeby pan doktor obejrzał zęby, czy nie potrzeba tam może usunąć kamienia, czy coś, czy wszystko jest okej, bo Sushi po prostu jak je, to robi bez gryzienia i mówi, może ją te zęby bolą, może coś, ale pan doktor mówi, że ma w świetnym stanie zęby, więc Tomek stwierdził, że może po prostu jest jamochłonem i to jest taki styl Sushi jego, że wiecie. Nie ma. Daj następny. Sushi już okej. Wszystko dobrze. Już zdrowy piesek, ale chciała ugryźć pana doktora. Uff, jak ją ukuł ze szczepieniem, to... Tak? Taki mały piesek, ale odważny. Więc wracamy. Pogoda jest straszna, leje. Znaczy właśnie nie leje nawet, siąpi. Tylko tak siąpi. Bo nie jest zimno. No nie no, 15,5, no to ciepło też jakoś strasznie nie jest. Ale jest pusto, nikogo nie ma na ulicach, mimo że jest sobota. Pewnie dlatego, że jeszcze jest wcześnie, ale okropna jest pogoda. Tam jest taki bałagan w domu, na mnie czeka na sprzątanie, ale w sobie pójdzie. Zwykle się w linie sporo. Musi jest w miarę czysto, tylko musisz... Ta czysto. To musisz swoje pudła pochować. Mhm. Właśnie miałeś zabrać te pudła, tak a propos. No zdenerwował się piesek, że pan poszedł. Ale pan zaraz wróci, pan poszedł kupić pani konwalię, wiesz? Nadal się denerwujesz. Pan zaraz wróci, obiecuję. Wyszliśmy na chwilę kupić chleb na ryneczek. I wracamy do domu. O, idzie lew. Tak dużo? Tak. Wiesz co, ja tu jeszcze sobie... Dobrze. To zaraz przyjdę, dobra? Dobra. Ale ładne. Wstawiamy konwalię do wody.
Ktoś się śmiał ze mnie na Instagramie, żebym pamiętała o czymś takim jak wazon. Oczywiście nie mam wazonu, więc to mam w kubku. Tutaj mam kominek i mam odpalony, jak to się nazywasz? Fire Treat. Fireside Treats. O! To jest jeden z moich ulubionych, nie no, to jest mój ulubiony Bosk z Yankee Candle. I troszkę już tu ogarnęłam, nastawiłam pranie, więc w miarę ogarnęłam, ogarnęłam przynajmniej duży pokój, przedpokój i sypialnię, nastawiłam pranie. Zaraz wyciągnę, nastawię drugie, no wiadomo, takie rozrywki sobotnie. I słuchajcie, usiadłam na chwilę, teraz zrobiłam sobie przerwę z YouTube'em i mam chleb z masłem i po prostu poszliśmy na ryneczek i Tomek odkrył jakąś tajemną taką maleńką piekarenkę, naprawdę to wygląda jak gdzieś tam się wchodzi z jakąś budką z warzywami i taki naprawdę prawdziwy chleb, może nie taki jak pamiętam z dzieciństwa u dziadków, no ale sami wiecie jak jest ciężko kupić dobry chleb i jem po prostu taką dupkę z masłem, to jest po prostu to jest najlepsze na świecie. Tak się rzadko zdarza, że można kupić taki dobry chleb, niestety w dzisiejszych czasach, ale to jest pyszne, także dajcie znać, kto też pamięta z dzieciństwa taki pyszny chleb z masłem. Choć smakowało mimo wszystko zupełnie inaczej niż dzisiaj. Akcja pompanie. Biedny Susi, taki masz dzisiaj dzień okropny, tak? Czemu się tak trzęsiesz? Nie trzęsiemy pieska, przecież pompanie jest fajne, tak? Będziemy takim czystym psem. No. I taka jest tam ciepła woda, czyli piesek nie jest bardzo. Mamy taki fajny szampon. Biedak. Nie będzie tak źle, co? Będziesz pachnąć psuszkiem, wiesz? Dzisiaj jest dzień pizzy, więc zadzwoniliśmy, żeby zamówić, ale pan powiedział, że minimum półtorej godziny, a raczej dwie. Więc słuchajcie, Tomek wstał, ubrał się, poszedł po samochód, bo on ma parking kawałek od mieszkania naszego. Pojechał po pizzę. Znaczy fajnie, ale nie widzę, żeby wykazywał takie zaangażowanie, wiecie, w innych sprawach domowych. No i właśnie poszedł odprowadzić samochód na parking. Widzę, że tu się sosy porozpalały. A ja tutaj wszystko przygotowuję i rozstawiam pizzę. Mam, że ostatnio, znaczy może nie ostatnio, jakiś czas temu zamówiłam pizzę solo i oni teraz mają takie włoskie pizze. I zamówiłam właśnie taką bez sosu, bianka, z gorgonzolą i z grzybami. Jest przepyszna i wygląda też. No Tomek ma jaką? Tomek ma tradycyjną, oczywiście, na połowie margarita, na połowie salami z jalapeno. Zawsze, prawie zawsze taką samą pizzę, albo czasami, czasami cztery sery. Właśnie już wieczór, sushi dostał jambona i próbowała go zakopać w naszej kołdrze. A my oglądamy DM. Wyniósł tego jumponestu? Tak, tak. I próbuję teraz zakopać w swoim łóżku. Sushi, jak jest? Pokaż się. Sushi, pokaż się. Co jest? No nie trzeba chować, nikt kot ci nie zje, wiesz? My też nie. Nie trzeba zakopywać. Nigdy nie wiesz. No nigdy nie wiesz, no. I oglądamy The Americans. Więc taki dzisiaj nasz sobotni wieczór, jak zresztą ostatnio wszystkie jakieś mamy takie mało fascynujące weekendy.
Niech to tak. Wszystkie mało fascynują te weekendy. Obejrzymy. Oj, przepraszam. Obejrzymy serial i idziemy spać. A ty będzie to mówiliśmy na majówce. No tak. Dobra, to do zobaczenia w następnym vlogu. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.